W programie Ominkorki przygotowaliśmy dla Państwa kompendium wiedzy o Światowych Dniach Młodzieży. Informujemy o tym, gdzie szukać informacji na ten temat, mówimy o strefach, na które podzielone będzie miasto i o wjazdówkach do nich. Dzisiaj będzie o komunikacji miejskiej. Czy w Światowe Dni Młodzieży będzie ona zorganizowana w jakiś specjalny sposób? Tak, no trzy filary, na których ona będzie oparta, to wzmocnienia. Nie będzie funkcjonowała jak w wakacje, tylko będzie wzmocniona. Tutaj będziemy mieli zdecydowanie więcej kursów, nawet w stosunku do normalnego dnia roboczego poza wakacjami. Będziemy mieli wyznaczone buspasy, które umożliwią szybszy przejazd autobusów. No i będziemy mieli specjalny tryb funkcjonowania komunikacji całej i aglomeracyjnej, i miejskiej w trakcie Światowych Dni Młodzieży. Na czym będzie polegała organizacja ruchu tej komunikacji miejskiej? W dużym uproszczeniu i to, co jest najważniejsze, do godziny 9 komunikacja funkcjonuje jak w typowy dzień roku szkolnego. Od godziny 9, wtedy kiedy już większość krakowian i pracowników, którzy dojeżdżają tutaj z okolicznych gmin, jest w pracy, wtedy komunikacja zmienia się na tryb Światowych Dni Młodzieży. Pojawiają nam się linie korytarzowe, które będą dowoziły pielgrzymów do miejsc wydarzeń. Część linii będzie zawieszona i ta komunikacja ma obsłużyć ruch w ciągu dnia, wtedy kiedy tutaj właśnie pojawi się więcej osób zainteresowanych, nie do dotarciem do pracy, tylko na różne wydarzenia związane z Światowymi Dniami Młodzieży. Tak zorganizowana komunikacja miejska będzie kursowała do późnych godzin nocnych, kiedy przejmie dalsze przewożenie pasażerów komunikacja nocna, również wzmocniona. No, tramwajów będzie więcej, będą też częściej kursować, ale będą też ulice, po których tramwaj nie będzie jeździł w ogóle. Tak, mówimy tutaj o 3 maja, dojazd do Cichego Kącika. Tam w związku z organizacją wydarzeń na Błoniach i względami bezpieczeństwa tramwaj nie będzie mógł kursować. I przejazd przez Franciszkańską, tam też będą wyłączenia z ruchu tramwajowego. Ale będziemy starali się utrzymać komunikację miejską na wszystkich ulicach możliwie długo, jak tylko względy bezpieczeństwa na to pozwolą. I tutaj będziemy bezpośrednio współpracowali z policją. Czy pielgrzymi i mieszkańcy będą sobie mogli kupić jakiś specjalny bilet na te dni? Ci, którzy się zarejestrowali, wykupili pakiety pielgrzyma, mają już w tym pakiecie wykupiony bilet. Wszyscy inni mogą kupić specjalny bilet, który kosztuje 15 zł i umożliwia dowolną ilość przejazdów w ciągu trwania Światowych Dni Młodzieży komunikacją miejską i aglomeracyjną. Czyli w takim razie zachęcamy do korzystania z komunikacji miejskiej. No przede wszystkim komunikacja miejska powinna być podczas Światowych Dni Młodzieży naszym pierwszym wyborem przy podróżach po Krakowie, ale ja chciałem też zachęcić, aby skorzystać ze stron internetowych, gdzie jest pełna informacja dokładna, mówiąca o tym, w który dzień, jak funkcjonuje komunikacja zbiorowa. Takie strony to kraków.pl, zikitkraków.pl, strona przewoźnika mpk.kraków.pl.